Dzień dobry, moi kochani ludzie. Witam się z wami serdecznie, ale to bardzo serdecznie w środowy poranek. Witajcie, moje kochane dzieciaczki, robaczki. No tak, to się dawno nie witaliśmy. Zaczynamy dzionek, czekamy na wschód słonka. My z Baryłeczkiem na porannym pierwszym spacerku. Witajcie, kochani ludzie. Będą pogaduchy przy okienku na kawiczce, ale najpierw spacerek. Gdzie te ptaszyny? Czy one też jeszcze śpią? Ale spokój. Nie ma dzisiaj przymrozku. Jest dużo cieplej niż wczoraj. Cześć ludzie, dzień dobry, ale fajnie. Idziemy z mamusią pochodzić. Dopiero się obudziłem. Tak, Barek tak dzisiaj przysnął. Normalnie to mnie budzi dużo wcześniej. No taki to początek kolejnego dnia. No i znowu nieprzyjemny widok, moi kochani. Kolejna gęś, tym razem zjedzona. Dokładnie. Naprawdę powiem wam, że nie było tego tutaj nad stawem. Musiał się pojawić jakiś drapieżnik. Jakiś nowy zwierzak, bo po prostu regularnie, już wam chyba trzeci czy czwarty raz pokazuję, co tu się dzieje. Biedne ptaszyska, a z drugiej strony wiadomo, że każdy musi jeść. No cóż, smutny widok. Dobrze, idziemy dalej. Baryłeczko, chodź kochani, chodź. Chyba dzisiaj będzie bardzo pochmurno, bo patrzcie, jakie niebo. Zaczyna już coraz bardziej świtać, a błękitu nieba nie widać. Także no, dzisiaj będzie pewnie buro i ponuro. Ale co, tam mamy światełka. Będzie przyjemnie. Moi drodzy, dzień dobry, witajcie. Wiem, że to bardzo nieprzyjemny widok, jak wam pokazuję te martwe gęsi, ale kochani, no pokazuję wam okolice tutaj, co się dzieje nad stawem, co się dzieje w okolicy, więc no i to wam pokazuję. Wiem, że to nie jest fajne, ale no takie rzeczy się dzieją, no to wam to nagrywam. Kochani moi ludzie, bardzo smutny widok. Może jest to wyjaśnienie, dlaczego tych ptaków jest tak mało. Nie wiem, gdzie mam się patrzeć tutaj. Dlatego może to jest wyjaśnienie, że tych ptaków jest tak mało nad stawem. Może ptaki się wyprowadzają, może się boją. Po prostu, wiecie, to jest instynkt. One czują, że coś się złego dzieje. W sumie to ten drapieżnik to nie jest jakiś malutki zwierzak, dlatego że jak zauważyliście, ta gęś była w całości obgryziona. Więc może wcześniej one zostawały takie w całości zostawione, bo po prostu się ten drapieżnik spłoszył. Natomiast ta była obgryziona totalnie. No smutne, bardzo smutne, ale taka natura, niestety. W lesie też się takie rzeczy odbywają i tego nie widzimy. No tutaj po prostu z racji tego, że jestem codziennie, no to jeżeli jest jakaś taka sytuacja, to widzę od razu. Dobra, kochani, idziemy sobie dalej z Baryłeczkiem. Wróciły rybitwy i tam hałasują. No oczywiście jak myśmy byli na pomoście, to ich nie było, a one teraz tam obok pomostu świrują. Ale pewnie ich nie słychać, bo droga zagłusza.
ludzie do pracy jadą i jest hałas, mokra droga, to wiecie jak to się niesie, ale fajnie. Od razu mi się cieplej na serduchu zrobiło, jak słyszę. Mam nadzieję, że chociaż troszeczkę je słyszycie. I ogródek świąteczny. Cześć zwierzaki, dzień dobry. Dzień dobry, moi kochani ludzie. Witam się z wami serdecznie, ale to bardzo serdecznie kolejny raz przy kubeczku z gorącą kawiczką. Witajcie, moje kochane dzieciaczki, robaczki, ponownie. Wróciliśmy z baryłeczką ze spacerku. No to teraz coffee time, czyli przerwa na kawkę, ale to nie będzie taka stuprocentowa przerwa, no bo będę karmić zwierzaki. Włączę sobie jakiś filmik i będziemy się krzątać w kuchence. Bakuleńka na oknie. Cześć bakuleńko kochana. W ogóle nie chcę wyjść do ogródka. Boczek też nie wyszedł. Chociaż wczoraj Boczek biegał, natomiast Baka nie chce. Ale dzisiaj jest dużo cieplej niż wczoraj, także się cieszę, bo wiecie, kwiatuszki kochane. Jaka kawiczka dobra. A wczoraj jak się zagadałam, to wam zapomniałam powiedzieć, że ten przymrozek się zrobił taki dziwny, bo dzień wcześniej, jak pamiętacie, tutaj w ogródeczku do was mówiłam, było piękne słońce, było bardzo, ale to bardzo ciepło i w nocy przyszedł, wieczorem już właściwie, bo jak byłam z Barkiem na spacerze wieczornym, tak koło 22, przyszedł taki dziwny front, zrobiła się taka niesamowita mgła, słuchajcie, ja tą mgłę w ogóle bardzo lubię, lubicie mgłę? Dajcie znać, bo fajnie, fajnie zrobiło się tak mrocznie, tajemniczo, chodziliśmy z baryłeczkiem, były już przy niektórych domach w ogródeczkach rozświetlone świąteczne lampeczki i było tak przyjemnie. I tak sobie myślę, że rano ten przymrozek się zrobił, bo po prostu mgła zaczęła opadać i to wszystko przymarzło. Ale naprawdę było zjawiskowo, jak ja to zawsze wam mówię, bo nie tylko słonko jest piękne. Wiecie, mgła czy śnieg, czasami nawet deszcz jest fajny, pod warunkiem, że siedzimy w domu z kubkiem czegoś fajnego do picia, kawka, herbatka, lampka wina, to wtedy jest naprawdę sympatycznie. Także naprawdę chodziliśmy sobie z Barkiem w tej mgle. Jeszcze był taki fajny zapach od jesiennych liści. Bardzo mi się podobało. No a poranek mnie wyjątkowo zaskoczył. Dobra, kochani, to już nie przeciągamy. Jeszcze raz witam się z wami serdecznie. Życzę wam miłego dnia, miłego wieczoru. Nie wiem, którą tam macie godzinę. Ja sobie teraz zabieram się za pracę. Za karmienie futrzaków. Jakieś takie spokojne. Boczek się nie awanturuje. Także spokojnie mogę sobie jedzonko przygotować. Usiadłam na chwilę, żeby odpocząć. Wiesz o tym? Wiesz? A może i wiem, ale mam to w nosie, bo się chcę bawić. Baryłko, chciałam odpocząć, rozumiesz? Weź mi tego brudasa stąd. Fuj! Co ty gadasz, nie znasz się? Macie jakieś pytania? Nie widać towarzystwa, ale słychać. Tylko nam słoneczka brakuje. Dzieci na dworze biegają oczywiście ze szkoły, jak codziennie. Bardzo lubię te wróbeleczki tutaj świergoczące. One pochowane w tym żywopłocie urzędują. Ha, ha, ha.
Ale świergolo. A taki dzisiaj ponury ten dzień, my na kolejnym spacerku z Baryłkiem. Chodź, chodź. Ale bardzo ponuro, przynajmniej dobrze, że troszeczkę ptaszki nam radości wprowadzają. Widzicie, one tu siedzą? O, o, o! Uciekł wróbeleczek. Zapraszam Was do Pitulowa, niedługo będzie karmniczek uruchomiony. Witajcie, moi kochani ludzie. Czy ja Wam się dzisiaj pokazywałam? Chyba się nie pokazywałam, ja już gotowa. Lecę za chwilę do pracy. Nic w ogródku nie zrobiłam, bo sprzątałam dzisiaj w kuchni. Działałam, mówiłam Wam, że mrozu dzisiaj nie było. Chciałam Wam tylko pokazać za dnia, jak to wygląda. Oczywiście te karmniki pościągam. No i zobaczymy, co dalej. Jeszcze mam taką girlandę, będę chciała tutaj dowiesić. Jakieś bombeczki, dojdą lampeczki. No na razie to tak nie za dużo widać. Myślę, że to lepiej na żywo wygląda niż w kamerce. Poza tym, wiecie, no ciągle kwiatki mamy. Kurczę, jak to ogarnąć? Papirus, zobaczcie. Papirus wygląda tak. No okej. W każdym razie czekamy na lampeczki, aż przyjdą. Będziemy montować niebawem lampki. Może dzisiaj nam się uda girlandę zamontować i zdjąć karmniczki. Zobaczymy, w jakim stanie ja wrócę z pracy i ile będę miała siły. Dobra, kochani ludzie, uciekam, ściskam Was mocno i do następnego łączenia. Dobry wieczór, kochani ludzie. Witam się z Wami serdecznie, ale to bardzo serdecznie wieczorową porą. Ja właśnie wróciłam z pracy i no jestem zła. Tak będziemy sobie chodzić i będziecie mnie bardziej słyszeć niż widzieć, bo nie chcę włączać lampy, dlatego że jak idę, to nic nie widzę. Także, kochani moi, będą takie wieczorne pogaduchy. Damy radę, co? Chwilę sobie pogadamy. Nie mam siły już interesu całego z lampą montować. A że jestem z Baryłką na spacerze, to sobie wykorzystamy. Barek! Chodź, myszko. Myślałam, że wrócę z pracy i jeszcze coś zrobimy w Pitulowie, ale okazało się, że musiałam, no szefowa mnie poprosiła, żebym została dłużej, no więc zostałam, nie mam z tym żadnego problemu, jeżeli mogę, to zostaję. No i kochani moi ludzie, powiem Wam, że dzieje się w tym naszym pubie ostatnio sporo. Ja myślałam, że to będzie taki cichy okres, bo tak mi dziewczyny mówiły, że ten okres taki od lata do świąt to jest taki bardzo spokojny. Nic się nie dzieje, ale przez to, że jest piłka, to się dzieje i to się dzieje bardzo dużo. Na szczęście wczoraj mnie ominęła atrakcja pod tytułem mecz Walia-Anglia, bo to, co się działo w pubie, to nie muszę Wam chyba tłumaczyć. Był dziki tłum ludzi. Dziewczyny mi mówiły, że przez półtorej godziny przyjęły zamówień na jedzenie, na obiady. 55 obiadów przez półtorej godziny, także możecie sobie wyobrazić, co się działo. No i dzisiaj też ja byłam od otwarcia pubu. Było sporo ludzi, naprawdę przychodzą ludzie na jedzenie. Mam wrażenie, że przychodzi więcej ludzi na jedzenie w tej chwili, niż przychodziło latem. No tak to wygląda. No i wiecie co, miałam mieć wolną niedzielę, no ale właśnie dzisiaj szefowa zmieniła grafik. Także pracuję teraz cały czas. Następne wolne mam w środę. Super, nie? W niedzielę idę co prawda po obiedzie, ale do zamknięcia pubu. A wiecie, co mnie czeka? Cały czas się cieszyłam, że mam wolną niedzielę i że mnie ominie kolejny mecz Anglii. No ale niestety mnie nie ominie. Nie wiem, jak to przeżyję. W ogóle w sobotę mamy tyle... Mamy zarezerwowaną całą salę na 90, tak od 90 do 100 osób.
więc nie wiem, jak ja to przeżyję. No, znaczy wiadomo, że przeżyję, ale będzie to bardzo męczący weekend dla mnie. Ogólnie mam wrażenie takie, że z każdym tygodniem jest coraz więcej ludzi u nas i myślę, że tak to będzie wyglądało do świąt, a potem się uspokoi, wiecie, przyjdzie styczeń, luty i będziemy płakać za klientami i będzie cisza w pubie i będzie ciężko przetrwać ten czas, kiedy człowiek będzie pracował. Ale wiecie już, że ja nie narzekam, bo naprawdę lubię tę pracę, tylko wiecie, no to jest praca męcząca w inny sposób. Jest fajna ekipa, miła atmosfera, naprawdę fajni klienci. Pracuje się dobrze w takich warunkach, no ale to nie zmienia faktu, że też jest się zmęczonym. Dzisiaj miałam taki fajny dzionek. Sporo ludzi było na lunchu. Przyjemnie, bo to sporo starszych osób. A potem, jak już zamknęłyśmy kuchnię, no to ja sobie robiłam swoje prace, które miałam do wykonania. Czyli musiałam zadbać o bar, musiałam poprzynosić napoje, alkohole pouzupełniać. Potem sobie usiadłam obok klientów, zrobiłam sobie kawkę, bo mało kto przychodził, co jakiś czas ktoś wpadał, więc stawałam sobie, wiecie, żeby polać piwko, a sobie siedziałam i wiecie co robiłam, nie uwierzycie. Mówiłam chyba, że zrobiłam sobie kawkę i wiecie co robiłam? Składałam pranie. Tak, kochani moi, w pubie jest tak jak w domu. Jest tych prac mnóstwo. To nie tylko tak, że się polewa piwo, ale miałam mnóstwo prania do składania, bo jeżeli jest kuchnia, to są i ręczniki, są fartuszki, są różne tego typu rzeczy do wykonania, więc sobie po prostu zrobiłam kawiczkę, siedziałam i oglądaliśmy mecz Australia-Niemcy. No i posiedziałam, porobiłam co miałam porobić, potem się zaczęli nasi regularsi schodzić i tak po prostu czas minął. A szefowa mnie poprosiła, żebym została dłużej, bo po prostu z dziewczynami wymieniały olej we frytezach, trzeba było to wszystko wyszorować. Ja na szczęście pilnowałam baru, za dwa razy szorowałam te frytezy, ale wiecie co, to robią dziewczyny z kuchni i mnie do tego za bardzo nie ciągną, bo tam trzeba olej wymieniać, ten olej jest w ogromnych, wielkich takich bidonach, to trzeba podnosić, ja tego nie udźwignę, a dziewczyny są młodsze i robią to po prostu same, więc ja na szczęście Ja po prostu tego nie podniosę i one doskonale o tym wiedzą i to nie jest tak, że mi każą to robić, po prostu one się kuchnią zajmują, tam sobie plotkują, gadają, a ja pilnuję baru i jest dobrze i nikt nie marudzi. Wiadomo, że jakby mnie poprosiły o to, czy szefowa by po prostu powiedziała, że mam to zrobić, to bym zrobiła. Ale skoro mówi, że mam pilnować baru, no to ja pilnuję baru i wykonuję takie lżejsze prace, polerowanie kieliszków i tak dalej. No i potem to pranie składałam. Uwierzcie mi, że naprawdę w pubie jest ciągle coś do zrobienia, właśnie tak jak mówiłam już chyba, tak jak w domu. Ciągle coś, a to zakupy, a to trzeba te zakupy potem wypakować. Najpierw do magazynu, potem z magazynu. Jak są jakieś braki przy barze, w barze, za barem, to trzeba pouzupełniać na półkach, w lodówkach. Jest cały czas co robić. No i przez to, że dłużej zostałam, no to już nic nie zrobiłam w Pitulowie, bo myślałam, że wrócę, to jeszcze będzie jasno i po prostu jeszcze sobie dowiesimy te girlandy, które mam, ale nie będę już po ciemku nic robiła, nie mam ochoty. Dzisiaj sobie przed pracą kuchnię wysprzątałam, także teraz wrócę, to sobie chwilę usiądę, odpocznę, nim wróci Jan i przyjedzie Jan, to wiecie, będę szykowała jedzenie dla Jana na kolacyjkę, jedzenie do pracy, nakarmię zwierzaki. I co? I będzie wieczór. Jeszcze złożę wam filmik.
I tyle tego dnia. Baryła! Baryła się zawiesił. No i w ogóle takie dzisiaj mieliśmy pustki w kuchni. Dziewczyny tam, wiecie, gotowały jakieś chili, ziemniaki gotowały, próbowały cokolwiek nadrobić, żeby coś było do jedzenia, bo aż głupio, ludzie przychodzą, chcą zjeść. Tego nie ma, tamtego nie ma, wszystko powyjadane, bo był bardzo busy weekend. Po weekendzie był poniedziałek, który też był całkiem taki, wiecie, busy. No a wczoraj we wtorek, z racji tego, że był mecz Walii z Anglią, no to po prostu była, wiecie, straszna ilość klientów. Wiadomo, że szefowa się cieszy. No tak, myślę, że do tych Mistrzostw Świata, w ogóle chyba do świąt, to będzie tak bardzo dużo klientów, ale ogólnie zauważyłam, bo wiecie co, latem przychodziło dużo ludzi na jedzenie, na posiłki, ale mam takie wrażenie, że teraz przychodzi więcej, że jak się zrobiło zimno, znaczy zimno, Anglicy przychodzą i narzekają, że jest bardzo, bardzo zimno i tak, wiecie, nieprzyjemnie. Dla mnie ta pogoda wcale nie jest zimna. Wiadomo, że jak tam wychodzę rano z łóżka i prosto na spacer, to nim się rozgrzeję, nim pochodzę, to tam 5 minut, 10 minut minie i potem już mi jest gorąco. Ale tak ogólnie to, wiecie, w porównaniu z polską zimą, no to naprawdę jest łagodnie. To jest... taka temperatura jest kilka stopni na plusie i wcale nie jest źle, ale Anglicy narzekają. To nie jest tak, że Anglicy narzekają, tak samo narzekają, marudzą. A w weekend to mieliśmy grzane wino i wczoraj też było grzane wino, sporo tego wina przyszło, poszło, a dzisiaj przychodzili ludzie i się pytali, czy mamy grzane wino, no ale dopiero będzie w weekend, no powiem wam, że uwielbiam to wino ludziom serwować, szykować, bo każdy, kto wypije lampkę, dwie tego szklaneczkę, czy dwie szklaneczki tego wina, to dostaje takiego, wiecie, specyficznego humorku. Ludzie się cieszą, gadają, ogrzewanie w pubie zaczyna chodzić. Znaczy, w sensie takim, że jak przychodzę do pubu, to jest bardzo zimno, a potem się zaczyna to ogrzewanie, wiecie, pracuje, no to jest duża powierzchnia, to nim ten pub się nagrzeje, to dużo czasu mija. No i jak się to ogrzewanie już tak, wiecie, porządnie rozbuja, to się robi fajnie ciepło i ludzie tacy zmarznięci przychodzą, siadają, gadają sobie po pracy, na piwko, na lampkę winka, na to, żeby coś zjeść. Chodź, Baryłko, chodź. Wiecie co, jest to naprawdę przyjemne. Ja nigdy nie myślałam, że będę tak pracowała i że ta praca będzie mi się podobała. Także, kochani ludzie, przyjemnie, naprawdę przyjemnie. Pomimo tego, że nieraz jest to zmęczenie, to wiecie... To jest inne zmęczenie. Jak się pracuje z fajnymi ludźmi w fajnej atmosferze, to nie ma, grzechem by było, gdybym narzekała. Także dzisiaj właściwie to takich żadnych akcentów świątecznych nie było. Chociaż wiecie co? Będzie teraz akcent świąteczny. Już wam pokazuję, co tu mamy. O, proszę bardzo, zobaczcie. Ojejkuś, najpierw zobaczyłam te małe sanie, a tutaj zobaczcie, jaki bałwan. Ale fajne, nie no. Coraz bardziej się skłaniam do tego, żeby w Pitulowie pomyśleć o czymś takim, ale wiecie co, jak ja bym takiego bałwana, co ja gadam, Mikołajka, tu jest bałwan, Mikołaj i Renifer, a tu jest Mikołaj ogromny. Jak ja bym takiego wstawiła do Pitulowa, to by w ogóle miejsca nie zostało, kotki by uciekły przerażone. No świetnie to wygląda. Bardzo mi się podoba. Chodź, Baryło, chodź tutaj, łajzo jedna. Ja wam się pokażę. Mam nadzieję, że mnie widać. I zobaczcie, jak ten Mikołaj jest nade mną. To jest ogromniasta
dmuchana dekoracja. Mam nadzieję, że to widać. No, także mamy akcencik świąteczny, a w ogóle w pracy przy barze dziewczyny powiesiły tabliczkę Santa Claus Stop Here, czyli Mikołaju, zatrzymaj się tutaj, bo tutaj się wszędzie przy drzwiach, przeważnie tam, gdzie są dzieci, to się ustawia takie tabliczki Santa Claus Stop Here, czyli zatrzymaj się tutaj, bo wiadomo, że są dzieciaki, że trzeba się zatrzymać, że jakaś jest misja do wypełnienia dla Mikołaja. Także co klienci przychodzą i widzą tę tabliczkę Santa Claus Stop Here, Mikołaju, zatrzymaj się tutaj, to się śmieje, bo każdy już ma wizję Mikołaja, który się zatrzymał w pubie. No. Także, kochani moi ludzie, kończę. Jakby jeszcze gdzieś się jakaś fajna dekoracja pojawiła, to oczywiście wam nagram, bo ja jeszcze chwilę sobie tutaj z baryłeczką pochodzę. Ale generalnie to jest tak, jechało auto. Myślałam, że jedzie tutaj, ale skręciło. Chodź, Barek. Generalnie to w Anglii jest taki zwyczaj, że dekoracje są rozświetlane już tak w pełni na 1 grudnia, a dzisiaj mamy, co my dzisiaj mamy, środę, także myślę, że najwięcej dekoracji to się pokaże od weekendu, kiedy ludzie będą mieli czas, żeby jeszcze te dekoracje ustawić. Kochani moi ludzie, żegnam się z wami. Króciutko, bo króciutko, ale się odzywam. W ogóle odezwałam, w ogóle myślałam, że live zrobię teraz i się połączę z wami. Bo tak coś mi po głowie chodzi, żeby może z tych spacerów wieczornych jakieś live robić. Co wy na to? Podobałoby wam się coś takiego? Dajcie znać, moje dzieciaczki, robaczki. Tak ostatnio mi któraś z was pisała, że bardzo żałuję, że nie ma live'ów, no ale ja po prostu się nie wyrabiam, nie jestem w stanie. Wiecie, no mam cały dom na głowie, zwierzaki, pracę, YouTube, was, swoje jakieś, wiecie, hobby, zainteresowania i po prostu nie daję rady. Nie daję rady, ten czas mi się tak zwęził. Dajcie znać, co byście powiedzieli na taki spacer ze mną i live'ik. Króciutki, 15 minut, pół godzinki. Może to jest jakiś pomysł. Dobra, a tymczasem kończę. Ściskam was bardzo, ale to bardzo serdecznie. No i zobaczymy, co tam dalej będzie z tym nagrywaniem. Tak jak mówię, następne wolne mam w środę. Ale wiecie, że ja się postaram chociaż na chwilkę odezwać. Trzymajcie się, moje kochane dzieciaczki, robaczki. I do zobaczenia w następnym filmie. Moc energii prosto z serca. Pa, pa!